To jest naprawdę ciężko do zrozumienia, do opowiedzenia, bo ja miałam kurom dać jeść, nie było co, tylko zboża dałam i się dar dla mnie, że dlaczego zboża, że, a ja mówię, paszy, śruty, nic nie było i dlatego zboża dałam. I za to, że ten wziął tą kawę, dobrze, że była letnia, już nie była gorąca, na głowę mi szklankę kawy wylał. I ja tą szklankę wzięłam, rzuciłam w niego, tylko szklanka upadła, się nie pobiła i on wtedy zdarł ze mnie te spodnie, te majtki. I przez całą wioskę leciałam pół naga, w garści trzymałam spodnie, majtki rozerwane, tylko przód miałam zasłonięty. Nigdy nie było miłych momentów w domu? To znaczy były miłe momenty, bo czy jakieś święta, czy jak z teściową nieraz, jak było dobrze, to były miłe momenty. Mąż panią przytulał? Po ślubie tak, ale później to z roku na rok nie. To już tak nie było. Nie. Zaczął poniżać przy ludziach, a byłam w tym czasie w ciąży z pierwszym synem. Nie. W jaki sposób się do pani odzywał? Ty szmato, ty świnio, ty... Były takie momenty, że naprawdę nie chciało się nieraz żyć, bo ja już próbowałam samobójstwo popełnić, bo już nie mogłam tego wszystkiego, a nie chciałam nikomu nic opowiadać o tym, nie. Wstydziłam się tego. Ile lat to trwało, to znęcanie się męża nad panią? 26 lat. Mężowi syn starszy zaczął przy tym pomagać, nie. Obojętnie jaka kłótnia była, to zaraz się wkurzali właśnie z synem, przewracali mnie w kuchni na podłogę, no i zdzierali ze mnie ciuchy, nie to, że rozbierali, tylko zdzierali ciuchy ze mnie. No i wtedy syn za ręce mnie z tyłu ciągnął, mąż mu tam za nogi trochę pomagał i ciągli mnie przez kuchnię, korytarz i zaraz mamy taką piwnicę, że na schody i zaraz na klucz zamykali te drzwi. Ja na tych schodach tak siedziałam nieraz godzinę, dwie. Pani się broniła? Do tej pory broniłam się, ale syn miał taką siłę, że nie dałam rady, nie? Bo ja bym mężowi dała radę, nie? Ale synowi nie, bo jak męża uderzyłam raz, a syn był przy tym, to potrafił 10 razy mnie uderzyć. Pięściami za włosy mnie targał. Nieraz tak było, że w tej piwnicy stukałam, waliłam, prosiłam, żeby mnie wpuścili, to słyszałam, jak się ze mnie nabijali. Gdyby to mąż ją rozbierał, to jeszcze no, byłabym w stanie jak gdyby to zrozumieć, tak? Ale że jej mąż, ojciec jej dzieci pozwolił, żeby brali w tym udział jego synowie. To było dla mnie po prostu tak trudne do przyjęcia, że No, trudno mi jest nawet w tej chwili określić, jakie to wzbudza we mnie uczucia.